Dzień dobry Państwu. Otwieram 22. sesję 6. kadencji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Bardzo serdecznie wszystkich przybyłych witam. Szczególnie witam w tym trudnym czasie dla Polski, dla świata, w czasie pandemii koronawirusa. Witam starostę białskiego Mariusza Filipiuka, wicestarostę Janusza Skulimowskiego. Witam członków zarządu, kolegę Mateusza Majewskiego, Tadeusza Łazowskiego, Radosława Sebastianiuka. Witam wiceprzewodniczących Rady Tomasza Bylinę i Daniela Dragana. Bardzo serdecznie witam koleżankę i kolegów radnych. Serdecznie witam osoby, które pomagają nam dzisiaj w prowadzeniu sesji. Ze względu na zagrożenie jest dzisiaj mniej gości, właściwie ich nie ma, tylko osoby, które będziemy potrzebowali ewentualnie do wyjaśnienia niektórych spraw. Na podstawie listy obecności na 23 radnych w sesji uczestniczy 20 radnych, w związku z tym stwierdzam prawomocność naszych obrad. W tej chwili poproszę pana starostę, żeby wyszedł przed swój stolik. Złożymy wspólnie życzenia. Szanowni Państwo, 27 maja to dzień wyjątkowy, to dzień, tak naprawdę dzień świąteczny. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory do samorządu terytorialnego w Polsce. Dzisiaj obchodzimy 20. rocznicę, tak zwany Dzień Samorządowca. Pewnie gdyby nie pandemia, gdyby nie epidemia koronawirusa, spotkalibyśmy się również w innych okolicznościach z naszymi zaproszonymi gośćmi. W związku ze świętem pozwólcie Państwo, że złożę Wam, radnym, tutaj obecnym, radnym tej kadencji, jak również radnym kadencji, które już były wcześniej, najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję Wam za Waszą pracę, za Wasz trud, za Wasze poświęcenie, za dbałość o sprawy samorządowe, o sprawy naszych mieszkańców. Dziękuję również pracownikom starostwa powiatowego, osobom, które są dzisiaj tutaj na sali, ale również w swoich pokojach, za pracę na rzecz Rady Powiatu, a tym samym również na rzecz naszej małej społeczności samorządowej. Korzystając z okazji, pozwólcie Państwo, że również złożę życzenia i podziękowania radnym pozostałych szczebli samorządu terytorialnego, radnym Rady Gmin, radnym sejmików wojewódzkich, wojewódzkiego, szczególnie lubelskiego, jak również pracownikom tych jednostek. Jest to również okazja do tego, żeby złożyć życzenia i podziękowania naszym przyjaciołom z zagranicy, których w tym roku na 20-lecie, przynajmniej na tą chwilę, nie możemy zaprosić, nie możemy gościć, nie możemy się wspólnie narażać na niebezpieczeństwo. Naszym przyjaciołom z Niemiec, z Ukrainy, z Białorusi, z Litwy, z Węgier. Wszystkim z okazji święta jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, kolega Przewodniczący przed sesją mówi, spotkamy się, złożymy życzenia naszym radnym i pierwotnie ustaliliśmy to w takiej formule, że Przewodniczący będzie życzył wszystkiego co najlepsze radnym, a mnie miał zostawić starostwo, ale jak zauważyliście, jak zawsze, nasz przewodniczący się rozpędził, praktycznie złożył również już życzenia wszystkim pracownikom starostwa, ale oczywiście w tym momencie żartuję, proszę tego nie odbierać jako złą formułę. Szanowni Państwo, to już 30 lat, jak wolne samorządy realizują swoje zadania w naszej kochanej Rzeczypospolitej. To właśnie samorządy są podwaliną samorządności
i tego wszelkiego dobra, które przez te 30 lat w tych naszych małych ojczyznach się dzieje. Oczywiście to wszystko nie byłoby możliwe bez zespołu ludzi. W pierwszej kolejności należy tutaj wymienić wszystkich radnych, bo to państwo, wy, my z kolegą przewodniczącym jesteśmy wybierani przez społeczeństwo i to właśnie społeczeństwo nakreśla nam kierunki działań, które winniśmy realizować. Jak widać, w większości osoby na tej sali to są osoby, które mają już za sobą ogromne doświadczenia. To są osoby, które mają dwie, trzy, a niektórzy i więcej kadencji w samorządach. I to świadczy o tym, że te zadania, które są nakreślane przez naszych mieszkańców, realizujemy dobrze. I dzisiaj z tego miejsca chciałem wszystkim wam za to serdecznie podziękować. To wszystko, co robimy, nie byłoby oczywiście możliwe bez ciężkiej pracy urzędników, dyrektorów wydziałów, kierowników naszych jednostek organizacyjnych, czy to są domy pomocy społecznej, czy to są szkoły, czy inne placówki, czy jednostki, które realizują zadania powiatu. I tutaj z tego miejsca dzisiaj również serdecznie im za to dziękuję. I kochani, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim chciałem życzyć bardzo dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze, szczególnie teraz w tym trudnym okresie dla Polski i dla naszego powiatu. Wiem, że jeżeli będziemy jednością, damy radę, przetrwamy to wszystko. Kochani, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kolego Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie porządku obrad. Otrzymaliście Państwo korespondencję elektronicznej. W tym momencie chciałbym również zapytać Państwa radnych, czy wszyscy otrzymali projekty uchwał wraz z innymi materiałami. Zdecydowaliśmy się na drogę elektroniczną. Później Panie z Biura Rady potwierdzały telefonicznie, żeby po prostu uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa zakażenia. Czy Państwo radni otrzymaliście? Jeżeli ktoś nie otrzyma, to proszę rękę w górę. Z Waszych gestów wnioskuję, że wszyscy otrzymaliście. Dziękuję bardzo. Kamera tego nie widziała. Szanowni Państwo, przejdziemy do przegłosowania porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Zamykam punkt trzeci. Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu 21 sesji Rady Powiatu. Otrzymaliście Państwo protokół z 21 sesji. W wymaganym terminie nie wpłynęły żadne zapytania, żadne niejasności. Czy są pytania jeszcze teraz? Nie widzę związku z brakiem pytań i uwag. Stwierdzam, że protokół 21 sesji został przyjęty. Zamykam punkt czwarty. Przechodzimy do punktu piątego. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2019 rok. W tym momencie chciałbym poinformować Wysoką Radę, iż sprawozdanie zostało rozpatrzone przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Czy są pytania do sprawozdania komendanta?
związku z tym, że nie widzę pytań, stwierdzam, że Rada Powiatu rozpatrzyła sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2019 rok. Zamykam punkt 5, otwieram punkt 6. Rozpatrzenie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok. Zanim padną ewentualne pytania, chciałbym poinformować Wysoką Radę, iż informacja została rozpatrzona przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Czy są pytania do informacji Komendanta Miejskiego? Nie widzę, w związku z tym stwierdzam, że Rada Powiatu w Białej Podlaskiej pozytywnie rozpatrzyła informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019. Zamykam punkt 6, otwieram punkt 7. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bielskiego za 2019 rok. Również w tym miejscu chciałbym poinformować Wysoką Radę, iż informacja została rozpatrzona przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Czy są pytania do informacji? Proszę, radny Arkadiusz Maksyk. Do mikrofonu. Tak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja chciałbym zapytać jako najpierw przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki odnośnie takiej kwestii jak zbliżające się egzaminy maturalne czy zawodowe. Chodzi o to, że wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego mówią o tym, że w przypadku zauważenia jakichś podejrzanych objawów natychmiast ma pójść sygnał do sanepidu i to są wytyczne z GIS-u i z Ministerstwa Zdrowia. Zadaję pytanie, jak się dodzwonić do sanepidu, skoro wisi się na telefonie nie kilka minut, ale można sobie powisieć i kilka godzin. Moja propozycja jest taka, żeby być może uruchomić jakiś inny kanał informacyjny, który skutecznie będzie mógł temu problemowi zapobiec. To jest jedno. Drugie moje pytanie, nie wiem, czy będzie sanepid właściwym adresatem, ale chciałbym się dowiedzieć w związku z pandemią, o której wszyscy tutaj mówią, jaka jest ilość zgonów w powiecie bialskim, jaka była w analogicznym okresie pierwszego kwartału minionego roku. Następne moje pytanie to, czy prawdą jest, że nad mieszkańcami powiatu bialskiego w godzinach nocnych regularnie odbywają się zrzuty substancji nieznanego pochodzenia z samolotów, które w godzinach nocnych przelatują nad naszym powiatem? I czemu to ma służyć? Czy jest ktoś, kto może odpowiedzieć, czy w ten sposób mieszkańcy naszego powiatu nie są w jakiś sposób narażeni pod względem zdrowotnym? Pytam o te rzeczy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo. Następnym pytaniem to pytanie, które się nasuwa po przeczytaniu informacji. Otóż w informacji jest mowa o takich dziwnych rzeczach, na przykład jak o zmianie zapachu w jedzeniu na wskutek chińskich łyżeczek, które emitują jakiś zapach, zmieniają smak w jedzeniu. A ja pytam się, czy w 2019 roku przeprowadzane były badania żywnościowe na zawartość glifosatu w produktach żywnościowych. Wiecie Państwo dobrze, że jest to silna trucizna, którą podobnie Roundup, to są podobne składniki, prawda?
są stosowane w rolnictwie najczęściej przed zbiorami rzepaku, około 2-3 tygodni, po to, żeby ujednolicić zbiór, żeby sprzątanie tego było w miarę sprawne i przebiegało szybko, a przez to struktura nasion, żeby była jednolicie dojrzała. Tylko nikt nie mówi o tym, że ta silna trucizna później w glebie rozkłada się o 15-20 lat, a co dopiero 2 tygodnie przed zbiorami pryskane. To daje wiele do myślenia i to są moje pytania, które po przeczytaniu informacji kieruję do inspekcji sanitarnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do sprawozdania? Myślę, że w związku z zaistniałą sytuacją informacji udzieli inspekcja na piśmie. Zwrócimy się z takimi zapytaniami. Czy są jeszcze pytania do informacji o stanie bezpieczeństwa? Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że Rada Powiatu Białej Podlaski pozytywnie rozpoczęła informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Bielskiego za 2019 rok. A radny Marian Tomkowicz, ale to w tym punkcie. A proszę. Skoro. Mam pytanie do kolegi Maksymiuka w związku z jego wypowiedzią, żeby rozszerzył, co to znaczy o tych samolotach, które coś rzucają. O co chodzi, żeby powiedział, bo mnie to bardzo zaintrygowało. No proszę. Szanowni Państwo, to co powiem, to może być coś, co nie zaspokoi wszystkich, ale w rozmowach i z sąsiadami, i ze znajomymi okazuje się, że tajemnicą Poliszynera jest coś takiego jak nocne przeloty samolotów. Nawet w dzień były robione z rana zdjęcia. Objawia się to tym, że zostają potężne smugi. Mówienie dzisiaj o tym, że są to smugi kompensacyjne, to chyba nieprawda, dlatego że dzisiejszy sprzęt jest tak nowoczesny, że nie zostawia takich rzeczy w powietrzu. Dlatego też ja, panie radny, podobnie jak pan w trosce o to, żeby się dowiedzieć tak naprawdę, o co tu chodzi. Tak, tak, dokładnie mogę powiedzieć, że obserwuję to nad Czosnówką, w której mieszkam od urodzenia. Nie wiem, czy ktoś widzi to nad swoim terenem, gdzie mieszka, ale ja stwierdzam, że zauważyłem, a w nocy, zwłaszcza w godzinach po północy, 12, 3 w nocy, to słychać wyraźnie, że są to odgłosy ciężkich samolotów, nie, że tak powiem, dla mnie mówiące o tym, że to nie są zwykłe samoloty lekkie, które przemieszczają się szybko. To tyle. I chciałbym naprawdę też uzyskać informacje na ten temat. Dziękuję. Dziękuję. No panowie, punkt 7 zamknę, nawet dyskusję teraz otwierać. No proszę, ale trzeba czuwać. Dobra. Trzeba było wtedy, no punkt 7 jest na gadu. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Izbo. Ja dosyć ten temat trochę zgłębiłem. Tutaj bardzo pan radny Tomkowicz słusznie na to zwrócił uwagę. To jest normalna aktywność samolotów. Po prostu dawno samoloty z Mińska Mazowieckiego nie latały. One dopiero niedawno wróciły do służby. Po długim okresie przejściowym to właśnie one zostawiały duże, czarne smugi właśnie kondensacyjne. I nie obawiałbym się tego, że oni nas trują. Tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję. Zamykam punkt 7, otwieram punkt 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej za rok 2019. Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie bialskim stanowiącej załącznik do sprawozdania oraz sprawozdania z efektów pracy koordynatorów rodziny i pieczy zastępczej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie bialskim. Informuję Wysoką Radę, iż sprawozdanie zostało rozpatrzone przez Komisję Spraw Społecznych. Czy są pytania do sprawozdania? Proszę, radny Arkadiusz Maksymiak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym tylko jak gdyby zapytać o szczegóły, bo jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Jedno Serce w Żabcach, tam mamy takie informacje, że w pierwszym domu było 7 dzieci, w drugim 8. W sumie mamy 8 podmiotów, jak gdyby, które 6 podmiotów, które obsługujemy i łączna kwota to jest chyba 780 tysięcy, panie starosto, prawda? Natomiast 571 tysięcy to właśnie Żabce, z tego co i Bohukały chyba jak gdyby nam wchłonęły. I chciałbym tylko uszczegółowić, z czego to wynika, jakby, żeby ta informacja była taka bardziej transparentna. Dziękuję. Dziękuję. Informuję tylko kolegę radnego i państwa radnych, że pani dyrektor jest na terenie starostwa i ją akurat poprosimy, bo jest pracownikiem, więc za chwilę. Być może jeszcze jakieś pytania, to chwilkę może się wstrzymajcie państwo radni. Od razu bezpośrednio zadamy pani dyrektor. Czy jest łączność, tak? Dobrze, to ogłaszam 2 minuty przerwy. Proszę nie poruszanie się za bardzo. Dzień dobry. Prosimy panią dyrektor bliżej mikrofonu, a pana radnego Arkadiusza Maksymiuka o powtórzenie pytania do pani dyrektor. Będzie możliwość na żywo otrzymania odpowiedzi. Na bieżąco. Dzień dobry, pani dyrektor. Ja tylko powtórzę, że interesuje mnie kwota, którą 570 chyba 1 tysięcy przeznaczamy na Żabce, Bohukały, a to tak naprawdę chyba 2/3 budżetu, który stanowi tam w całości 700, już nie pamiętam końcówki. Chodzi mi o uszczegółowienie, na co przeznaczone to jest, żeby tutaj była taka transparentność, żeby było wiadomo, dobrze? Proszę państwa, oczywiście za chwileczkę odniosę się, tylko potrzebuję dosłownie kilka minut, żeby spojrzeć na pewne kwestie, ponieważ no, pewnych zadań nie realizowałam i proszę też wybaczyć, ale no, kwot i zadań bardzo szczegółowych nie jestem w stanie ad hoc odpowiedzieć, także za chwileczkę. Na piśmie, tak? A dobrze, oczywiście, dobrze. Pani dyrektor, skoro jest taka wola, że na piśmie. Tak, no, oczywiście, pani, bardzo proszę. Pomyśleliśmy, że od razu się uda, ale zrozumiałe względy, że pani, tak jak pani mówi, pewnych zadań pani jeszcze nie realizowała, jeszcze nie była pani... Tak, właśnie, absolutnie tak, rozumiemy to. Ale naprawdę dołożę starań, żeby bardzo szczegółowo wszystko wyjaśnić i opisać, jak najbardziej. Dobrze. Czy są jeszcze może pytania do pani dyrektor, Małgorzaty Malczuk? Nie widzę, pani dyrektor, to bardzo dziękujemy. Jeszcze prosimy, takie pytanie, tak? Do kiedy mam to uczynić? W tym momencie, tak? Nie. Na piśmie to pani ma czas, tak spokojnie. Tak. Dobrze, dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Więcej pytań do sprawozdania nie widzę, już nie pamiętam, ale jeszcze raz na wszelki wypadek informuję Wysoką Radę, iż sprawozdanie zostało rozpatrzone przez Komisję Spraw Społecznych. W związku z brakiem dalszych pytań informuję, że Rada Powiatu pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej za rok 2019. Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie bialskim stanowiący załącznik do sprawozdania oraz sprawozdania z efektów pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie bialskim. Zamykam punkt 8, otwieram punkt 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach. 9a. Zmiany uchwały
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat bialski. Druk numer 159. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 159, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał, dziękuję. Obecnych radnych 20, dano głosu 20, za podjęciem uchwały 20 głosów. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9b. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku, druk numer 160. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem numer 160, proszę o podniesienie ręki i przyjęcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Obecnych radnych 20, oddano głosu 20, za podjęciem uchwały 20. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9c, rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym pod numerem A/78 do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu bielskiego, druk numer 161. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 161, proszę o podniesienie ręki i przyjęcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Obecnych 20 radnych, oddano głosu 20, za podjęciem uchwały 20. Przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9d. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym pod numerem A/1282 do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu bielskiego, druk numer 162. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 162, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Obecnych radnych 20, dano głosu 20, za podjęciem uchwały 20, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9e. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały w sprawie założenia branżowej szkoły drugiego stopnia w Międzyrzecu Podlaskim i włączenia jej do zasobu szkół technicznych imieniem Unitów Podlaskich w Międzyrzecu Podlaskim, druk numer 163. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 163, proszę o podniesienie ręki i przyjęcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
Obecnych 20 radnych, oddano głosu 20, za podjęciem uchwały 20, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9f. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu bielskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2019, druk numer 164. W tym miejscu chciałbym poinformować Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 164? Proszę o podniesienie ręki i przycięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Obecnych 20 radnych, oddano głosów 20, za podjęciem uchwały 20, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9g. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały w sprawie zmiany z uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatu bielskiego, druk numer 165. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię wszystkich komisji stałych Rady Powiatów Białej Podlaskiej. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 165? Proszę o podniesienie ręki i przycięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Obecnych 20 radnych, oddano głosu 20, za podjęciem uchwały 20, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9h. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu bielskiego na rok, na 2020 rok, druk numer 166. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 166? Proszę o podniesienie ręki i przycięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Obecnych 20 radnych, oddano głosu 20, za podjęciem uchwały 20, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 9i. Rozpatrzenie projektu podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2020-2026, druk numer 167. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania projektem uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 167? Proszę o podniesienie ręki i przycięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że obecnych 20 radnych, oddano głosów 20, za podjęciem uchwały 20, przeciw 0, wstrzymało się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 9, otwieram punkt 10. Sprawozdanie starosty z pracy zarządu powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Proszę bardzo, czy są pytania do starosty z prac zarządu? Nie widzę, dziękuję. Zamykam punkt 10, otwieram punkt 11, sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia. Proszę bardzo. Proszę, Daniel Dragan, wiceprzewodniczący.
Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Tak jak dzisiaj tak pięknie sesja się zaczęła od pięknych życzeń z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego w Polsce. Dziś obchodzimy tak naprawdę wspaniałe święto wszystkich samorządowców, wszystkich szczebli. Natomiast obserwując szczególnie to, co się dzieje w kwestii pandemii koronawirusa, jest to bardzo, bardzo smutna rocznica, ponieważ ta cała sytuacja często jest wykorzystywana do przerzucania na samorząd zadań, w których samorząd powinien być wspierany i które powinny być załatwiane przez organy administracji centralnej. Wystarczy zapoznać się ze sprawozdaniem z pracy zarządu, żeby zobaczyć, jak w tym trudnym okresie wiele zadań i wiele obciążeń było na barkach czy naszego samorządu, czy także samorządów gminnych. Wystarczy spojrzeć na błahą z punktu widzenia kwoty sprawę zakupu pościeli do kwarantanny. Samorząd stanął na wysokości swojego zadania i zapełnił pościel dla ponad 100 osób, a nagle wojewoda reprezentująca administrację rządową mówi, że on zwróci tylko za 8 kompletów, bo tylko 4 osoby przebywały w kwarantannie. Jest to oczywiście błaha sprawa, z którą pewnie samorząd bez naszego powiatu, bez żadnego sobie problemu poradzi. Natomiast w innych kwestiach sprawy są poważniejsze. Wystarczy zobaczyć na sytuację finansową szpitala w Międzyrzecu Podlaskim, kiedy podjęto decyzję o tym, że zostaną wstrzymane przyjęcia pacjentów, oprócz tych zagrażających życiu, okazuje się, że spada także ryczałt przeznaczony na utrzymanie tego szpitala wypłacany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty zostają na tym samym poziomie, natomiast przychody generowane przez ten szpital są dużo mniejsze. Czy w związku z tym, tutaj to pytanie konkretnie do pana dyrektora, w jaki sposób zamierza i jakie działanie zamierza podjąć, żeby te pieniądze ewentualnie odzyskać? Z tego, co sumy, która przewijała się w sprawozdaniu, mówi się o 900 tysiącach złotych. Czy to my będziemy musieli dołożyć te pieniądze w przyszłości z budżetu naszego powiatu, czy te pieniądze zostaną zwrócone i na jakim etapie jest załatwiana ta sprawa? Kolejna sprawa to kwestia zabezpieczeń i wsparcia samorządu w realizacji zadań przez administrację rządową. Kiedy dochodziło do tej sytuacji na początku pandemii, że wiele instytucji, na przykład pogotowie, miało problem z zapewnieniem środków do dezynfekcji, nasz samorząd powiatowy bez żadnego problemu, bez mrugnięcia oka przekazał środki na zakup tych wszystkich niezbędnych narzędzi. Podobnie zrobiło wiele samorządów gminnych. Natomiast mam pytanie, czy administracja rządowa, która jest odpowiedzialna za zwalczanie epidemii i reagowanie w takich sytuacjach, przekazała środki dezynfekcji dla tak naprawdę najbardziej kluczowych obszarów, będących na pierwszej linii frontu walki z epidemią, czyli dla szpitala, czyli dla DPS-ów. W naszym powiecie sytuacja była dosyć dobra, ponieważ tych zachorowań nie było dużo, nie było ofiar śmiertelnych. Natomiast jestem ciekawy, czy działania przez administrację rządową były podejmowane. Osobna kwestia to kwestia tarczy antykryzysowej i pomocy dla przedsiębiorców, którzy z niej mieli prawo skorzystać. Ja z własnego doświadczenia wiem, że kwestia wypełniania wniosku i skorzystania jest dosyć skomplikowana. Na rozpatrzenie wniosku o pożyczkę w naszym powiecie czeka się około miesiąca. Oczywiście nie winię tutaj pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ wiem, że w podobnych jednostkach, takich jak Chełm, Lublin, Zamość, czas oczekiwania jest bardzo podobny, 3-4 tygodnie. Wynika to z tego, że cały wniosek i cała procedura jest bardzo skomplikowana. Na konferencji prasowej na początku kwietnia pan marszałek Stawiarski powiedział jasno, że aby wspomóc te najbardziej obciążone powiatowe urzędy pracy, wydeleguje swoich pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz podległych mu jednostek. W Białej Podlaskiej funkcjonuje zarówno filia Urzędu Marszałkowskiego, jak i filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Mam pytanie, czy taką pomoc Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej otrzymał? Czy został wsparty pracownikami marszałka oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy? To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy na te pytania ktoś z członków zarządu chciałby odpowiedzieć dzisiaj, tak? Na piśmie. Dobrze. W sprawach bieżących. Proszę, radny.
proszę, proszę. Wojciech Mitura, tak. Czy do tego mikrofonu? Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja chciałem tylko zapytać, też właśnie analizując sprawozdanie zarządu o kwestię szpitala w Międzyrzecu Podlaskim. No bo tak, ze sprawozdania wynika już ta strata, o której mówił przed chwilą kolega, to już wiadomo, 300 tysięcy na poręczenie, tak, plus 300 tysięcy na ten zakład opiekuńczo-leczniczy w Łuskach. Moje pytanie brzmi, czy zarząd lub starostowie mają wiedzę, z jakim wynikiem finansowym zakończył działalność szpital w 2019 roku, bo ze stratą to wiedzieliśmy wszyscy, że będzie strata, tylko tak, jaka to jest strata, w jakiej wysokości, czy już wiemy i czy wiemy, z czego to pokryjemy. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że wszystko, żeby nie przedłużać niepotrzebnie. Proszę, radny Marian Tomkowicz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Starostowie. Ja jako samorządowiec ze stażem chciałem podziękować serdecznie za te życzenia. Rzeczywiście to jest wielkie święto, 30 lat samorządu i z tego powodu powinniśmy się cieszyć. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że na tej sali jest jeden radny, kolega Tadeusz Łazowski, który jest samorządowcem od tych 30 lat. I czy jest ktoś jeszcze, kto jest w samorządzie 30 lat? Tutaj na tej sali nie. Także myślę, że no nie wywołuje, ale to jest także bardzo wielkie doświadczenie i wielkie zaufanie ludzi być wybieranym przez tyle kadencji, przez 30 lat. Kolego Tadeuszu serdecznie gratuluję. Wicestarosta Janusz Klimowski, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, nie wchodząc w polemikę, odpowiedź Pan Dragan otrzyma na piśmie, ale chciałbym tylko sprostować pewne niedopowiedzenia. Wniosek w ocenie, to jest ocenne, czy on jest trudny, czy on jest łatwy. Z tego co ilości wniosków złożonych nie wydaje się, żeby on był trudny, bo jest go ich bardzo dużo. Także jest on intuicyjny, bo jeśli czegoś się nie wypełni, to oczywiście internetowo to zostaje jak gdyby odrzucone, uzupełni i to jest możliwe do zrealizowania i to się realizuje. Także tarcza. Czy mówimy o tarczy, czy ona jest skuteczna, czy nieskuteczna? Powiedzmy tak, cieszmy się bardzo, że ta tarcza działa. Jest jedną z najlepszych, jaką można sobie wymarzyć. Oczywiście możemy oczekiwać więcej. Także czy powiatowe urzędy pracy sobie radzą z wypełnianiem wniosków, z przyjmowaniem, z oceną? Czy otrzymały jakieś wsparcie? Wsparcie finansowe z tego co wiemy otrzymały, ale czy pracują? Pewnie nie. Proszone, bo to jest, nie jest tylko sprawa rządu, ale to jest sprawa nasza, samorządu. My powinniśmy to traktować jako nasze zadanie wspólne. My musimy pomagać przedsiębiorcom i wiem, że pan starosta i starostwo jak gdyby te działania Powiatowego Urzędu Pracy wspiera. Poprzez nawet przekazanie, jeśli to będzie konieczne i potrzebne, nawet oddelegowanie pracowników. Pościel. Mówimy teraz o naszym punkcie dla osób, które są w kwarantannie. Nieprawda, że tam jest za 8. To nie jest prawdziwe. Jest to tyle, ile osób będzie w kwarantannie. Na pewno będą te środki rozliczone. Na pewno będzie to pokryte ze funduszy wojewody. Czy pan wojewoda wspiera? Czy przekazuje jakieś środki czystości? Wystarczy. Myślę, że pani Malczuk z DPS-u, z PCPR-u odpowie, ile to zostało przekazane środków czystości, maseczek i innych rzeczy. To jest naprawdę znaczące wsparcie. Ale to nie chodzi o kwestię polemiki, tylko chodzi o to, żebyśmy troszcząc się doceniali działania innych. Nie tylko własne, ale innych. Możemy chcieć więcej, apelujmy o więcej, starajmy się, ale nie mówmy, że się
zbyt mało albo wcale nic nie dzieje. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, nie widzę. Ja mam kilka informacji, kilka ogłoszeń do Biura Obsługi Rady Zarządu Powiatu. Wpłynęła korespondencja, chociaż nieliczna jak na tak długą przerwę między sesjami. Odpowiedź pani dyrektor Krystyny Beń, panu Zdzisławowi Szwed, członkowi Zarządu Województwa Lubelskiego, na pismo z 21 lutego tego roku w sprawie złego stanu drogi powiatowej nr 1057 Elnobrowica Duża Choroszczynka w miejscowości Choroszczynka. Wpłynęło również zapytanie poprzez pocztę mailową w sprawie, zapytanie w trybie prasowym dotyczące diet pobieranych przez radnych Rady Powiatu. I tutaj jest pani, której nazwisko nie wymienię, RODO. Informacja wojewody lubelskiego, że z dniem 15 marca bieżącego roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny staje się organem rządowej administracji zespolonej w województwie. Jest również wniosek klubu radnych, wniosek, który wpłynął w związku ze zmianą, z propozycją zmiany do statutu powiatu. Tutaj z radnymi z klubu porozumienia samorządowego wyjaśniliśmy, że wniosek opracowany, czyli propozycja zmian w statucie opracowana przez zarząd powiatu była daleko dalej idąca i szerzej obejmowała również wasz wniosek. Także tu w wyniku korespondencji doszliśmy do porozumienia. Wniosek jest i za inicjatywę dziękuję i za czujność. W sprawach bieżących chciałbym również poinformować Państwa, że środki, które dzisiaj otrzymaliście, więc tą maseczkę wielorazową, płyn do dezynfekcji, rękawiczki, to jest sprzęt ochrony osobistej, o który prosiłbym, żebyście dbali poprzez okres pandemii. I żebyście te środki mieli ze sobą, dostajecie dzisiaj jednorazowo do wyczerpania. Indywidualne, każdy będzie miał je ze sobą. A jak ktoś zapomni, to na pewno do dezynfekcji rąk zawsze będzie tam przy stoliku. Jeden spryskiwacz z płynem do dezynfekcji rąk. Także to proszę o to dbać, to są wasze rzeczy już na czas pandemii. I jeszcze chciałem poinformować Państwa, że 31 maja upływa okres złożenia oświadczeń majątkowych. Widziałem dzisiaj w Biurze Obsługi Rady i Zarządu, że wpłynęły liczne oświadczenia. Jeszcze jest czas do piątku, no ale proszę radny i przypominam. I w tym momencie chciałbym jeszcze poprosić pana dyrektora Jarosława Gajewskiego o informację w sprawie systemu informacyjnego e-sesja. Wiele pytań jest, wiele koledzy tak pytali w międzyczasie. Ja sporo na ten temat wiem, ale pan dyrektor jak wyjaśni, na jakim jesteśmy etapie. Szykujemy się do takiego systemu, do wdrożenia. Nie tylko na czas pandemii, ale pewnie w innych przypadkach. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Szanowni Państwo Radni. Temat przechodzenia jakby z tego systemu papierowego na system obsługi elektronicznej za pomocą wybranego przez nas takiego programowania e-sesja ciągnie się od dłuższego czasu i te dzisiejsze zmiany w statucie jakby pozwalają właśnie w takiej formie elektronicznej, a nie papierowej korespondować z wami, wysyłać te zawiadomienia, materiały wszystkie na sesję i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o jakby sam proces zakupu urządzeń niezbędnych, mam tutaj na myśli tablety, które planujemy zakupić do użytkowania dla radnych, internet, który będzie jakby przy tych tabletach współdziałał, a także samego programowania. Jest na takim etapie, że dostaliśmy do testowania ten program e-sesja od dostawcy tego programu, gdyż możemy go zakupić w takiej procedurze uproszczonej, nie ma obowiązku jakby przetargu nieograniczonego robić, bo to nie jest wysoka kwota. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt elektroniczny, tablety, to ogłosiliśmy jeden przetarg i ten przetarg nie doszedł do skutku z tego względu, że najtańsza oferta, jaka została nam złożona, przewyższała środki, jakie na ten cel były zarezerwowane. I gdybyśmy na rynku nie znali cen tych urządzeń, to może byśmy, bo jest taka możliwość, żeby środki zostały zwiększone na ten cel. Natomiast no, nie pamiętam kwot, ale to chyba było, że
My takie tablety widzimy na półkach w sklepach tam po 800 ileś naście czy kilkadziesiąt złotych, a po 900 chyba 50 czy 60 złotych była najniższa oferta. W związku z tym uznaliśmy, że to trzeba powtórzyć to postępowanie, bo jakby szerzej zaprosić, szerzej rozpropagować istnienie tego przetargu i licząc na to, że jednak może któryś z dostawców tych urządzeń zdecyduje się złożyć ofertę niższą. I w tej chwili myślę, że w ciągu około 2 tygodni zakończymy to postępowanie. Mamy nadzieję, że tym razem już te ceny będą takie no, rynkowe, bo nie wiem dlaczego, ale po prostu w tym przetargu no, tak to wszystko nie. Może trudna dostępność tej ilości jest, trudno mi to powiedzieć. Po prostu najniższa była przewyższająca zaplanowane środki. Natomiast samo oprogramowanie, z którego zamierzamy skorzystać, czy ten program Esesja, jest to przez wiele samorządów oprogramowanie już użytkowane. Jeżeli Państwo radni, zanim jakby my sami zaczniemy wdrażać to oprogramowanie, czyli szkolić siebie, szkolić radnych z obsługi, to istnieje taka możliwość, żeby po prostu na YouTubie, na innych takich transmisjach, jakie tutaj z naszej sesji są prowadzone w trybie online, żeby po prostu zobaczyć, jak inne samorządy, jak inni radni sobie z tym radzą. Na przykład w mieście Międzyrzec takie oprogramowanie z powodzeniem było dużo wcześniej użytkowane, nawet kiedy nie było przepisów związanych ze zwalczaniem COVID-19 i nie było mowy w ogóle o zdalnych sesjach, no to takie oprogramowanie w sposób no, bardzo przyjazny, bardzo prosty i bardzo taki utylitarny pozwalało przeprowadzać sesję w trybie tradycyjnym. I jest mnóstwo takich nagrań, żeby to zobaczyć, w jaki sposób to wygląda. I takie oprogramowanie nie tylko umożliwia głosowanie na tych tabletach, można także się zalogować we własnym komputerze w domu na tym oprogramowaniu, ale też i kalendarz prowadzi, też i prowadzi jakby cały zbiór dokumentacji w jednym miejscu. To kiedyś pan przewodniczący Tomkowicz pytał, czy nie można w jednym miejscu w formie elektronicznej tych uporządkowanych uchwał wszystkich, żebym ja sobie mógł historycznie sięgnąć i tak dalej. To oprogramowanie daje takie możliwości. Niestety, nasze próby jakby podejścia do sprawy w ten sposób, żeby zmiany w statucie były nieco szersze, bo taka była wola zarządu, żeby nieco szersze były niż tutaj proponowane, miały wybiegać niejako w przyszłość i dawać możliwość prowadzenia zdalnych sesji nawet wtedy, kiedy już jakby ustaną te upoważnienia ustawowe z uwagi na zwalczanie COVID-19. Chcieliśmy takie rozwiązanie zaproponować w tym statucie, ale dowiedzieliśmy się, że Urząd Nadzoru u pana wojewody no, stoi na stanowisku w przypadku podobnych uchwał w innych samorządach, że póki jest ten COVID-19, to trzeba z tego korzystać, nie ma sensu w statutach nic zmieniać i takie uchwały w innych samorządach, już nie chcę wskazać, jakie były uchylane, w związku z tym nie podjęliśmy próby zapisywania tego samego, żeby też nie opóźniać naszych tych zmian, bo wtedy cała uchwała by mogła podlegać uchyleniu i wtedy to stracilibyśmy na czasie. Czyli tak jak powiedziałem, dostęp, elektroniczna dystrybucja, zawiadamianie o sesjach, głosowanie, wszystko będzie możliwe zdalnie, ale także w trybie stacjonarnym. Te urządzenia do głosowania, które Państwo teraz mają, zostaną zastąpione przez oprogramowanie, które można i albo na tych tabletach, które my jakby zaoferujemy, albo po prostu w domu, jeżeli ktoś potrzebuje, to może nawet na ścianie wyświetlić sobie. To jest ze strony internetowej, można po prostu będzie obsługiwać. Czy jeszcze jakieś, panie przewodniczący, pytania dotyczące? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chyba, że są pytania z sali. Nie widzę. Jeszcze radny, tak? Wojciech Mitura prosi o głos. Tu mnie wiceprzewodniczący podpowiada. Na piśmie. Pan starosta mówił, że na piśmie, tak. Większość pytań na piśmie. Punkt 11 nie widzę. Zamykam punkt 11, otwieram punkt 12, zamknięcie obrad. Zamykam 22. sesję Rady Powiatu i dziękuję bardzo wszystkim za obecność.